zimno wieje, więc taki patent przy ziemi. Jestem na szczycie Etny, 3331 metrów nad poziomem morza. Ostatnio na szczycie Etny miałem grilla i kiełbaski, węgiel drzewny i robiłem sobie bardzo sympatyczny lunch. Taki grill to być może nie było najzdrowsze jedzenie, ale bardzo smaczne, a i bym z tym zdrowiem nie przesadzał. Trochę tłuszczyku się wytopiło. Dzisiaj mam zdrowsze jedzenie. Melona. 1,5 kilo starczy. I ananasa. Ponad 2 kilo. Ale żeby nie było, że taki jestem strasznie prozdrowotny, to na wszelki wypadek wziąłem też kiełbasę. O, o, jakby ktoś nie widział, kiełbasa. Jest musztardka. No bo jak to kiełbasa bez musztardki? Bez sensu. No i bułeczka też jest. Też jest bułeczka. Prawie świeża. No i co lepsze? Co tutaj jeść? Na plecach wniosłem na Etnę jakieś 35 kilo różnego badziewia. Takie życie. Zacznijmy od zdrowego czegoś. A może nie? Bo nóż nie chciał wyjść, zdrowie mu nie pasowało. Mam nadzieję, że głos mój będzie słychać. Za bardzo wiało nie będzie. Kombinerki nie. Kombinerki może nie. Ale coś takiego może tak. No, porządny sprzęt to tnie. Dobre, słodziutkie, wpadnijcie. Poczęstuję chętnie. Oczywiście odpadki wszystkie zniosę na dół, jak zawsze. Widać. Ukryta woda, pyszne. Ananas z kwiatuszkiem, no bo jak żeby inaczej. Specjalnie takiego szukałem, co najprostsze nie było, ale się znalazł. Melonika na bok. Pyszna na nas. Muszę to wszystko zjeść jeszcze dzisiaj, bo jutro planuję zacząć schodzić, a nie chcę tego dźwigać znowu. Pyszne.
przepraszam, że tak może nie najładniej jem, ale takie warunki są. Zimno, ręce mi prawie zamarzły. Ananas z popiołem wulkanicznym, nie ma problemu. Przynajmniej chrupie. Chusteczki też przyniosłem, nie wiem gdzie są. Nie chcę się ich mi szukać. A teraz skonfrontujmy to zdrowe jedzenie z kiełbachą. Dobra. To też dobre. To dobre. Tak się jada w górach, tak się jada w górach. Musztardka, kiełbaska, bułeczka. Jaki jest werdykt? I owoce bardzo pyszne, kiełbaska wspaniała. Remis. Trzeba zabierać zawsze to i to i jeść to i to. To fumarole. Siarka. Ale czasami też chmury przychodzą. Mamy październik. Warto było to wnieść. Żeby teraz jeść. Co bardzo ważne, kiełbasa z Polski oczywiście, kiełbasa polska, tak samo jak i musztarda z Polski. Jedynie bułeczka z miejscowej piekarni w Katanii. Ja wiem, słoneczko świeci, ale piździ. Jak należy. Kiełbasa, melon pasuje. Pode mną morze chmur, tylko Etna wystaje z nad chmur. Super. To pojadłem. I mam nadzieję, że ten film się w ogóle nagrał. Bo jak nie, będzie trzeba powtórzyć. Melon i ananas na Etnie. Dzień dobry. Najadłem się, a muszę jeszcze zejść. Gdyby było ciepło, to bym sobie poleżał, ale nie jest ciepło. Tylko wygląda, jakby było ciepło. Ale robi się wieczór, a to już prawie połowa października. Jeszcze wieje. W
nocy jest solidny mróz. Wszystko zamarza, woda, kola. A nie wziąłem żadnego palnika. Znaczy palnik wziąłem, ale zostawiłem. Tylko tutaj nie można kupić kartuszy nakręcanych. Mam adapter w domu na kartusze nabijane, ale nie chciało mi się go zabrać. Więc palnik mam, ale gazu nie mam. Ale ja tam nie potrzebuję ciepłego jedzenia, ciepłego picia. Woda wystarczy, byleby zamarznięta tylko prawie na kość, a nie całkiem na kość, by chociaż coś tam ciurkiem leciało, ale sopelka, resztki śniegu z ostatniego opadu też się zje. Takie tutaj na kamerze rzeczy, żeby jej wiatr nie porwał. Tylko ja jedna, nie ma tutaj nikogo.